tvpodkarpacie.pl. Już po raz ósmy miłośnicy Austrii-Węgier spotkali się w Sanoku, aby przybliżyć historię i wydarzenia okresu Polski pod zaborami. Jednym ze sztandarowych punktów spotkań jest giełda pamiątek i pocztówek z tego okresu. Co mogliśmy zobaczyć podczas tegorocznej odsłony giełdy? Portrety najjaśniejszego pana, wykonane, graficznie opracowane przez kolegę Krzysztofa z Przemyśla. Pocztówki, które zawsze towarzyszyły naszemu spotkaniu. W ramach ósmej edycji sanockiego spotkania miłośników Austrii-Węgier w bibliotece sanockiej, która nam użycza swoich podwojów na nasze wystawy. W tym roku jest to wystawa poświęcona cmentarzom wojennym z pierwszej wojny oczywiście na terenie Podkarpacia i Galicji Zachodniej. Wystawę można oglądać do 26 września. Spotkanie miłośników Austrii-Węgier w Sanoku wywołało lawinę komentarzy negatywnie odnoszących się do organizowania spotkań ludzi, którzy miłują zaborców. Jednak jak wyjaśnia Artur Pałasiewicz, nie o gloryfikowanie chodzi, a o historię. Dla mnie są to głosy trochę, mówię szczerze, śmieszne, bo tak jak już wspominałem, co powinno się dziać w przypadku grup rekonstrukcji historycznej występujących w mundurach z II wojny? No, gloryfikacja i propagowanie nazizmu. My pokazujemy po prostu, mówimy o historii. To, że nasi dziadkowie, pradziadkowie służyli w tej armii, nie mieli innego wyjścia. To się działo tutaj na Podkarpaciu i muszę powiedzieć, że bodajże 3 lata temu taka wycieczka była młodych uczniów, nie pamiętam, pierwsza czy druga klasa gimnazjum. Zadałem im pytanie, czy wiedzą, jaki tutaj był zabór. Churalna odpowiedź, która mnie osobiście z lekka osłabiło, brzmiała: rosyjski. Więc uważam, że to, co my robimy, w jakiś sposób powinno się przyczynić do zwiększenia wiedzy historycznej na temat tego, co tutaj się działo. Miłośnicy spotkań to nieformalna grupa ludzi, nie jest jednak zamknięta na nowych sympatyków. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się Galicją, tym terenem w wieku XIX i do roku 1918, kiedy monarchia przestała istnieć. I to jest również, od samego początku podkreślaliśmy, nieformalna grupa, ale wszystkich chętnie widzimy i zapraszamy. tvpodkarpacie.pl